I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a... Hej, hej, witam serdecznie. Z tej strony Mario. Zapraszam do nagadania kolejnego odcineczka z Shadow of the Tomb Raider. Lecimy dalej. Ej, taką scenę sobie zrobiłem. Tutaj kapłan sobie coś tam opowiada po swojemu. A my tutaj klęczymy przed nim. No, właśnie. Gada jakieś pierdoły w każdym razie. Mamy tą misję poboczną, jeśli chodzi o te kości. Ale ja bym chciał najpierw tutaj... A, nie mogę tego otworzyć? Okej. Połaziłem sobie poza odcinkiem trochę. Trochę poszukałem. Nie za dużo, żeby też za dużo tutaj nie omijać poza odcinkami. Więc to ty zobaczmy, jesteś co ma do powiedzenia. Pisko? Widzisz mnie? Wreszcie, Pisco został dostrzeżony. Czy ty też jesteś martwa? To ty musisz być truposzem, Pisco. Jestem Pisco, sługa bogów. Jestem Lara. Lara, ładne imię, Lara. Nie jesteś martwa? Podobnie jak ty. O, ależ jestem. Jako dziecko miałem być złożony w ofierze. Powiedli mnie na górę, rytuał został zakończony, ale... Przeżyłeś. Ale przeżyłeś. Tylko moje ciało. Dla przyjaciół i rodziny jestem martwy. Żyję z ofiar, które mi zostawiają. Spotkałam chłopca, który twierdził, że Pisco ukradł jego kości. Taki? To syn bardzo zadufanego wielmoży. Chciał ze mną zagrać. Przegrał. Nie posiadam zbyt wielu rzeczy, ale kości wygrałem uczciwie. Jeśli chcesz, mogę z tobą o nie zagrać. Masz na to ochotę? Chyba nie. O co tu chodzi? Pomów z pięcioma wygnanymi ludźmi. Zaczerpnij z ich mądrości i powiedz, czemu taki przegrał. Wtedy oddam kości. Mogę to zrobić. Dobra, no jakaś misja z pogadanką ogólnie. Dobra. Znajdź pięciu wyznawców, tak? Będę miał ich oznaczonych jakoś na mapie. Są tutaj, no niedaleko nawet i... Tutaj, tutaj, tutaj. Tu mamy ich co najmniej czterech. On mówił o pięciu, więc... Nie wiem. Dobra, no szukajmy, poszukajmy. O, ale przecinka. Co ty nie powiesz? Witaj. Witaj, Ishiki. Ludzie z zewnątrz to w mieście rzadki widok. Pisco kazał mi z tobą pogadać. Aha, Pisco. Bardzo go lubię. Czy spotkałaś kogoś z zewnątrz? Jednego człowieka. Był przystojny, delikatny i miły. Kochaliśmy się, ale nasza miłość jest zabroniona. Sekta Kukulkana jej zakazała. Czemu? To okropne. Przykro mi. Skazano mnie na śmierć. Przywiązano na klifie i zostawiono. Trzeciego dnia nie mogłam się doczekać śmierci. Wtedy mnie znalazł. Ktoś z zewnątrz. Uwolnił mnie i opatrzył mi rany. Kim on był? Nie wiem, jak się nazywa. Minęło wiele lat, ale wciąż mam nadzieję, że jeszcze go spotkam. Często wracam na urwiska blisko gniazd kondorów i zbieram ich pióra. Przypominają mi o nim. Niesamowita historia. Dziękuję, że zechciałaś mi ją powierzyć. Dziękuję. Pewnie ma nadzieję, że wróci. No, ma nadzieję, że wróci. No, ale to raczej wątpliwa sprawa. Dobra. Gdzie jest następne? Gdzieś... A, kondor. Dobra. Gdzieś tutaj na wprost. No. Tutaj powiem wam, że nie jest takie proste nawigowanie się po tej wiosce. Naprawdę nie jest łatwo. O, tu ktoś jest. Nazwali mnie kłamcą i powiedzieli, żeby mi nie wierzyć. A o co ci chodzi? Witaj. Pisco mnie przysłał. A, naprawdę? Mówiłeś, że wyrzucili cię za kłamstwo? Nie, Ishiki. Wyrzucono mnie za powiedzenie prawdy. To był mój błąd. Co się stało? Mam mówić, że nigdy nie widziałem obcego? Jak nikt nie wierzy w prawdę, to jakby jej nie było. Przez kogo z zewnątrz? Ubierają się na czarno i mają dziwną broń. Ukrywają złoto. Powiedziałem sekcie o złocie i obcych,
Wygnali mnie za kłamstwa. Kłamstwa? To złoto było dla nich. Pewnego dnia hipokryzja sekty wyjdzie na jaw. Więc co teraz robisz? Straciłem wszystko, Ishiki. Pozycję, władzę, reputację. Ale dopiero po stracie wszystkiego przejrzałem na oczy. Nie miałem celu, powołania. I znalazłeś je? Tak. Służę przyszłości, chroniąc przeszłość. Prawowitymi władcami Paititi jest ród królowej Unuratu, a nie sekta Kukulkana. Wszystko, co widzę, wszystko, co słyszę, wszystko, co wiem, pomaga teraz rebelii. Szlachetny cel. Wysyłam ludzi, by przejmowali transporty złota przysyłane z zewnątrz. Miejsce dostaw się nie zmieniło. Zmieniasz życie wielu ludzi na lepsze. Dziękuję ci za tę opowieść. Miło się rozmawiało. Nawzajem, Ishiki. Okej. Mamy dwóch. Kogo tutaj jeszcze? Tu coś znajdę? Chyba nie. Odkryte kolejne sekrety na mapie. O, złoto. Dobra, tu ktoś jest. Tylko jak się tam dostać? O, tu jest jakaś skrytka. Tu też coś jest. Dobra, muszę zejść całkiem na dół, jak na razie. A później w prawo. Ty nie, na pewno nie. A może tu? Nie. Muszę chyba dalej zejść na dół. Kurcie. A dobra, już chyba wiem. Ja tutaj byłem, to ognisko sobie odblokowałem. To jest chyba jedna osoba. O właśnie. A ze mną nie mogłem pogadać wcześniej. Może iść czel w inny sposób. Witaj. Czy jesteś jedną z wygnańców? Tak, Ishiki. Jestem Haska. Lara. Pisko mnie przysłał. Truposz Pisko? Przysłał cię do mnie? Przegrałaś z nim grając w Patoli? Patoli? Nie. Chłopiec imieniem Taki przegrał swoje kości do gry. Chcę je odzyskać. Pisko kazał mi porozmawiać z wygnańcami, zanim mi je odda. Dziwię się, że nie próbował o nie z tobą grać. Właśnie gra. Ach, cóż, mogę powiedzieć ci tyle. Tak jak Pisko, jestem wygnańcem. Straciłam pracę i stanowisko. Ale nie w wyniku wypadku, tylko z powodu czegoś, co zrobiłam i zrobiłabym ponownie. Co się stało? Masz jakieś dzieci? Nie. Ja też nie. I szczelnie zesłała na mnie tej łaski. Ale byłam położną przy narodzinach trójki dzieci mojej pani. Kochałam je jak własne, dopóki nie straciłam stanowiska. Co zrobiłaś? Jestem złodziejką. Co ukradłaś? Naszyjnik z jadeitu. Dlaczego? Najmłodsze dziecko Kajara. Zobaczyła ten naszyjnik w odwiedzinach u koleżanki. Zabrała go. Przyszli po nią. Wygnaliby ją, a była tylko dzieckiem. Powiedziałam, że ja go wzięłam. Pani wzięła ode mnie naszyjnik i rzuciła nim o podłogę, tak że się rozerwał. I wyrzuciła mnie. Tak bardzo mi przykro. Nie przejmuj się mną. Zrobiłabym to jeszcze raz. Kajara dostała nauczkę i wiedzie dobre życie. Co do mnie, służę Iszczel tkactwem, którego nauczyła mnie matka. A moja Kajara czasem przychodzi w odwiedziny. Dziękuję za opowieść, Czasko. Kajara miała do ciebie szczęście. Zdrowia, Ishiki. Okej. No dobra, to mamy 3 z 5. Gdzie muszę szukać kolejnych? O, aż tutaj. No tu mnie jeszcze nie było. Ale dobra. Gdzieś na wprost. Tu bym musiał chyba wejść na górę i tu się dostać jakoś. No dobra. Czyli tutaj idziemy sobie.
tu gdzieś. To by musiało być gdzieś tu prawdopodobnie. Gdzieś w którymś z tych domków? Tu? Nie, ty nie. A, jest tutaj. Biała kapibara. Błogosławieństwo i klątwa w jednym. Biała kapibara? Witaj. Czy jesteś może wygnańcem? Tak, Ishiki. Witaj. Słyszałam, jak mówisz o białej kapibarze. O, nie jedna. Jest ich wiele. Pisco przysłał mnie, bym porozmawiała z wygnańcami. Jesteś myśliwym? Teraz jestem. Kiedyś byłem rolnikiem. To nie było życie dla mnie. Czułem się uwięziony, zmuszony do spełniania oczekiwań rodziny. Odmówiłem i ruszyłem swoją drogą. Odpowiedzialna jest za to biała kapibara? Nie, Ishiki. Całe stado. Pewnej nocy weszły na moje pole. Wszystko stratowały, a ja tylko patrzyłem. Podsunęły mi pomysł. Stado białych kapibar. A gdybym mógł na nie polować i wreszcie uwolnić się od pól. Więc to zrobiłeś? To moja najlepsza decyzja. Ojciec mnie wydziedziczył i oddał gospodarstwo siostrze. Teraz jestem myśliwym. Nazywają mnie Paimo Biały. Dziękuję ci za ciekawą opowieść, Paimo. Dziękuję, Ishiki. Okej, to mamy czterech. A kto będzie piątym? O kurde, tu gdzieś ja pierdziu. No dobra, tu ktoś jest. Można powiedzieć, że gdzieś tam na prawo. Dawaj, Lara, wspinaj się. Prawdopodobnie gdzieś tutaj. Zobacz, o. Co mam na wymianę. Zaraz do ciebie wrócę, poczekaj. To jakaś zielarka chyba. Witaj. Witaj. Jesteś Lara, zgadza się? Przysłał cię Pisco. Owszem. Jestem Morejka. Już drugi raz dzisiaj słyszę twoje imię, Laro. Ciekawe. Członkowie sekty o tobie mówią. To ty rozpoczęłaś oczyszczenie. To ty znalazłaś klucz Shakshel. Owszem. Nie przejmuj się, dziecko. Był już najwyższy czas na oczyszczenie. Trzeba zdecydować, kontynuujemy czy zaczynamy od nowa. To nie jest łatwa decyzja. Słyszałeś, Rimaku? Zdecydowanie o losie świata nie jest łatwe. To mi się podoba. Masz rację, Laro. To niełatwe. A jeśli sekta Kukulkana zdecyduje, zniewoli nas wszystkich i powie, że to ochrona. Prawda, Rimaku? Nie jest zbyt rozmowny. Sekta działa ze strachu. Strachu przed czym? Przed tym, co na zewnątrz. Przed zmianą. Ale zagrożenia, które czyhają na zewnątrz, są też w nas. No, właśnie. Wrogiem jest strach, nie zmiana. Zmiana jest jedyną stałą rzeczą. Ale się rozgadałam, Rimaku. Ta pani na pewno chce kupić coś, co pomoże jej w poszukiwaniach. Ojo. Spluwki. Co my tu mamy? O, wytrychy. Nie stać cię na to. Co? Serio? A mogę coś sprzedać? Sprzedaj, Max. Miłego korzystania. Max. Dziękuję. Co bym mógł jeszcze sprzedać? To bym mógł w sumie sprzedać jeszcze. Miłego korzystania. Dwa 900. Kurde, drogie to ma. Celownik laserowy to nie chcę, ale... Albo wyciągarkę mam. Mogę kupić. Albo wytrychy. Kurde, wytrychy chyba bardziej by mi pasowały. Dobry jednak. Interes. No i dobra. Nic więcej nie kupię. No dobra, muszę pamiętać, że u niej mam wyciągarkę w razie czego. Zobacz, co mam na wymianę.
Nic, co już mnie by ciekawiło. Dobra, lecimy do tego całego pisko z powrotem. Słyszę. Zobaczymy, co on ma do powiedzenia jeszcze. No, panie pisko, dawaj kości. Już z nimi rozmawiałaś, prawda? Zgadza się. Ale wciąż tego nie widzisz. Wszyscy mieli nadzieję. Musisz się bardziej postarać, jeśli chcesz wygrać, Laro. Nadzieja to jedno, ale wszyscy, których wygnano, radzą sobie świetnie w nowym życiu, mimo okoliczności. Nawet ty, pisko. Cóż, jestem najlepszym graczem w Patoli, jakiego zna Paititi. Nieźle jak na truposza. Całkiem nieźle. No więc, czego się nauczyłaś? Dowiedziałam się, że poświęcenie może uczynić życie lepszym. Że rodzinne dziedzictwo nie powinno cię ograniczać. Szukaj własnej drogi. Miłość jest silniejsza niż śmierć i musisz wierzyć w coś większego od siebie. Ale ostatecznie nad wszystkim nie zapanujesz. Określa cię to, jak sobie radzisz w sytuacji. Trafnie powiedziane, Laro. Na pewno nie jesteś martwa? Taki myśli, że przegrał kości, bo miał pecha. Lecz to nie rzut kośćmi decyduje o zwycięstwie, ale umiejętności. Teraz to rozumiem. Jak ci się podobała wygnana Morejka? Ona spodziewała się mnie. Wiedziała o mnie całkiem sporo. A, ona o wszystkim dużo wie, Ishiki. Ma w swoim sklepie przecudne przedmioty. Artefakty znane tylko bogom. Widziałam. Miałaś szczęście, że ją znalazłaś. Często opuszcza Paititi w poszukiwaniu towaru. Widziałam w niej wiele optymizmu. To jest oczywiste. Mamy w Paititi powiedzenie. Wszyscy tworzymy los. Nie wybieramy okoliczności, tylko własne działania. Taki musi się jeszcze tego nauczyć. Dobre zaganie. Dziękuję, pisko. Zaniosę kości takiemu. Czyli jednak dostaliśmy te kości. Ale ja mam tutaj jeszcze skrzynkę do otwarcia. Po co sobie kupiłem te... te wytrychy. O, proszę bardzo. O, i zajebiście, złoto dostaliśmy. Dobra, ja się przejdę jeszcze do tego gówniarza. Dajmy mu te kości. I zobaczymy, bo ja tutaj za bardzo więcej jakiejś misji nie widziałem, ale o, właśnie. Chwilę poczekaj. Wiesz, czego brakuje w tym mieście? Miłości. Dawniej unosiła się w powietrzu jak zapach hibiskusa. Zapach zniknął, gdy zginął mąż Unuratu, Sairi. Ich miłość była zaraźliwa. Wszędzie, gdzie poszli, trzymali się za ręce. Robili zakupy na targu w słoneczne dni, takie jak dzisiaj. I dałabym głowę, że stragany rozjaśniały się odrobinę, kiedy przechodzili obok nich. Nigdy nie widziałam dwóch bardziej zakochanych osób. Mam nadzieję, że po zakończeniu walk zapach hibiskusa wróci. Oby. Życzę wam tego. Dobra, tam muszę biec. Gdzie jesteś, młody? Tu gdzieś. O, tu ktoś jest? Ja zasuwam aż tam do niego, a on mi mówi, że z wymiany nici. Powiedział, że nie mam nic, co go interesuje. Wyobraź sobie! Stoi między śmieciami i flakami i wydaje mu się, że może się tak do mnie odzywać. Cóż, właśnie stracił klientkę. Już nigdy nie przyjdę do jego straganu. Odtąd wszystkie interesy będę załatwiać na targu. No dobra, no. Dobra, jesteśmy. Masz te swoje kości, młody. Znalazłam twoje kości, taki. O, dziękuję. Nie mówiłeś przypadkiem, że pisko ukradł twoje kości? Każdy wie, że pisko kradnie. On twierdzi, że chciałeś z nim zagrać. I przegrałeś. Nie pozwolił mi dalej grać. Jeszcze jeden rzut, abym wygrał. Pisko kazał ci przekazać. To nie rzut kośćmi decyduje o zwycięstwie, ale umiejętności gracza. Odzyskałem kości i mogę dalej ćwiczyć. Jeszcze raz dziękuję, Ishiki. Dobra, taka trochę z dupy ta historia, no ale dobra. Dobra, ja bym sobie tutaj jeszcze pobiegał. Po mieście na razie pobiegaliśmy. Ostrożnie, przyjaciółko Unuratu.
jak łaży wojownicy. Nie podchodź do nich. Nieustannie wypatrują rebeliantów i nie znają litości. Okej. Będę pamiętał. Ja bym sobie tutaj chciał zacząć zbierać od nowa to wszystko. Bo jakby nie było, trochę posprzedawałem w sklepie. O! Jakieś papieżyska, no zobaczmy. Co tam? Kaczuła. Nowe techniki rolnicze wprowadzone przez sektę Kukulkana spowodowały tylko zniszczenie kolejnych upraw. Najpierw rozpadły się kolonie pszczół. Potem nie udały się zbiory kakao. Ziemia jest zbyt zniszczona, by wyrosło w niej cokolwiek poza kukurydzą. A łodygi są bardzo cienkie. Musimy zacząć działać, bo Paititi czeka klęska głodu. Aha. No niestety oni tutaj doprowadzą do większych katastrof. Nie tylko to. Tradycyjny pług nożny używany w Andach do dziś. Nawet poza Paititi. Czasami proste metody wciąż nie mają sobie równych. Okej. Ciekawe. Co tu jest? Jest zejście, typowe zejście. Ej. Czy ja coś tu znajdę? No nie, chyba nie. Nic mi się tu nie podświetla, ale... Nie? To nie. Dobra. Może później się coś znajdzie ciekawego w tym miejscu. A na razie bym tutaj wskoczył na górę. O, piórko jest tutaj. O. O właśnie, ostre pióra. Jest to jakaś znajdźka. Ojojoj. Coś w stylu znajdziek, nie wiem jak to w sumie konkretnie nazwać. Ale chyba tak, chyba po prostu znajdźka. O. Przez głupotę. A tu naprawdę trzeba, kurde, przytulać ścianę nieraz. Żeby coś żeby wszystko odnaleźć, ale coś za coś, nie? Coś tutaj jest, z tego co pamiętam. O właśnie, tu gdzieś była ta kopalnia. Coś. Złoże jakieś złoto. Tu coś jest. Nie? Co my tutaj mamy? Skok z wysokości chyba będzie. Tak, skok do wody. To sobie później zrobię. Na razie bym chciał tutaj ją obejść. Nic. Tutaj nic. O. Artefakcik, zobaczcie, jak ukryty sprytnie. Boże, to ozdoba ogrodowa w kształcie pingwina, pomalowana, ozdobiona i umieszczona w miejscu czci. Nie powinnam się śmiać, ale pasuje jak pięść do nosa. Miejscowi w życiu nie widzieli zwierzęcia, które ma przedstawiać i z pewnością nie znają materiału, z którego wykonany jest posąg. W Paititi nie ma plastiku. Chciałabym porozmawiać z tym, kto to zrobił i dowiedzieć się po co, czym dla niego jest ten pingwin. Pewnie ktoś z zewnątrz, mając oczywiście tutaj życie. Czy tu coś znajdę? Może za? Super, nie. Idę jeszcze wyżej, później sobie ten skok wiary zrobimy. O. Kolejny artefakcik. Co to tam było? Te ceremonialne ceramiczne słoje służą do przechowywania chichi, czyli kukurydzianego piwa. Spód tych urpu jest zwykle zwężony, żeby łatwiej było przelewać płyn do mniejszych naczyń.
Ciekawe. A to? Nie rozumiem tego dialektu. Coś musiałam przeoczyć. Okej, okay, czyli jeszcze jesteśmy za słabi na to, żeby to przeczytać. Tutaj nic nie widzę. Dobra, ja bym sobie tutaj, o, zrobił siup. Robimy siupa na dół. Bo lecimy sobie po te złoto. Bo czemu w sumie nie? A! Co jest? Czekajcie. Dobra, jakimś cudem wywaliło mi grę. Nie wiem, o co chodzi. Więc robimy ten skok ponownie. I op. Pięknie. A tu jest to złoto. Płyniemy od razu po nie. Ale ciepło tu. I dobra, mamy jadeit. Czy ja coś tu jeszcze więcej znajdę? Czy nie? A tu jest jakieś wejście na górę, co? Zobaczmy, dokąd mnie to doprowadzi. Może to będzie jakieś ukryte coś? Będzie więcej złota? Nie? No nie. Ja tu nic nie widzę więcej. Hello. No nie, no tylko taka jakaś półka skalna po prostu. Dobra, płyniemy. Dziwne to było. Ale mi tak po prostu tutaj wywaliło. Ni stąd, ni zowąd. Nie wiem, podczas skoku. Jaskinia jakaś. Ale chyba nie będę się pchał na razie. O. Tyk. Jest tu kilka rzeczy takich do roboty. Masz coś do powiedzenia? Nie? Zobaczmy. Czy my coś mamy? Historyczne stroje. A to? Drugiego przeciwnika podczas cichej likwidacji. To by było nawet i sprytne. Ale nie wiem, czy ja sobie bym tego nie... Tu bym mógł dwóch od razu wybijać. A to? Miowa pułapka. Kurde, no nie wiem, no może to? Dobra, to sobie wezmę. To sobie wezmę i to później. Utrzymuje się dłużej, dobra. Nie wiem, czy ja to będę korzystał z tego, no ale mniejsza z tym. Dobra, co my tu mamy? Widzę, że mogę wejść na górę. A to nie tędy chyba. Tu. Ej. Dobra. Opa. Co ja tutaj mogę zrobić? No mogę wleźć tam, widzę. Oj. Ja się przesunąć chyba? O, właśnie. Kurde, czasami wiecie co jest tak? Trochę to, trochę głupie zrobione. Coś mnie tu łazi, ale nie widzę. Dobra, widzę, że mogę wejść wyżej. Więc ja bym się tam udał. Okej. Jest tu coś ciekawego. Oprócz... Widzę, że jakiegoś skoku wiary chyba znowu.
jakiś papier. Zobaczmy. W czasie zaciekłej bitwy mężczyzna dwóch krwi ciska na ziemię broń i przemawiając z zapałem przekonuje innych wojowników, by zrobili to samo. Idą za nim z pola bitwy do miasta, gdzie ścinają głowy kilku kupców, których sprzeczka była przyczyną wojny. Ciekawe, ciekawe. Ciekawe, bo ja mogę iść. Mogę czy nie mogę? No nie, nie mogę, czyli ewidentnie będę mógł później tutaj wejść. Tam jest to wejście. Tu jest to wejście. Ale dobra, widzę, że muszę skoczyć po prostu tu do wody. Pięknie. Lara, wypływaj na powierzchnię. Idziemy do ognia, zapiszemy sobie. Także ja wam dziękuję za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli się podobało. Do następnego odcineczka. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.